Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox. Zapraszam Was przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze Observer. W poprzednim odcinku udało nam się, no jak widać, odszukać sprawcę tych wszystkich zabójstw. I jak widać, jest trochę, no nieżywy. Wygląda, powiem, że trochę słabo. Sądziłem, że będzie jakiś dokuksany i w ogóle. A to i takie chuchura trochę, ale pewnie ma pery w łapie niż nie jeden facet. Więc teraz możemy go przeskanować. Czyli raczej jego kończyny, albo nie wiem co. Implanty. Dobra. Wiary nie miał żadnych szans, dobra. Teraz to. Odsunięty przewód. Ale co tam jeszcze tutaj mamy dalej? Chyba dookoła nic, więc możemy chyba mu się wpinać w łeb. Raczej tak, ale nie wiem, czy damy radę. Dam radę. No to podpinamy się, byczku. Ciekawe w ogóle, co się stało z naszym synem, bo o nim w ogóle zapomniałem. Przez ten cały natłok, wiecie, zdarzenie. A poszukaj babki, oj, on inicjał HN. A to teraz iść do salonu, a to teraz bądź w wspomnieniach jakiegoś Amira, który no, ma posrane wspomnienia, a w zasadzie wizję, czy nie wiem, jakby to nazwać, karty pamięci. Ale tak. Jesteśmy teraz chyba tym zabójcą. Ale nic nie widzę. Teraz widzę, a w zasadzie nie... O, widzę. Ale tak, wizji nie mamy. Jesteśmy naszym gościem. Jest to szkoda, że nie mamy tekstur tych osób, w których wchodzimy. Jezu, staram się trochę. Ale jesteśmy chyba na przedmieściach tego hotelu. Co to są za ludzie? O co chodzi? Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. Dobra, teraz lecimy dalej. Co my tutaj mamy? My? Siemano. Co jest? Boją się nas, no i zajebiście. Ja bym się chyba głównie bał tej dużej baby. Wygląda jak potężna helka, przynajmniej wyglądała. Ale tak, co my mamy tutaj zrobić? Raczej już w tym miejscu nic, więc możemy chyba iść do tego dziwnie wyglądającego jelonka, który pewnie nie jest jelonkiem, a jest naszym urojeniem, a to pewnie jest człowiek, który przed nami ucieka. Nie wiem, ale możliwe. Nie sądzę, żeby jakiś taki potwór mógł otwierać drzwi, ale dobra. Dalej mamy jakiegoś jelonka, więc gonimy gnoja. Nie wiem, czemu od razu się skradamy. A, już myślałem, że mamy jeszcze ten mechanizm z tymi zasranymi telewizorami. Co jest? Dobra. Kurde, ty tknoju, no. Nie masz czasu, no. Zaraz ty nie będziesz miał, nie wiem. Czas nie będzie miał ciebie. piwnica. Idealne miejsce, żeby pójść. Wiem, że to jest jakieś ciała, to tylko butelki jakieś. Drzwi? Nie. Nie drzwi. Co to jest? Jakieś... W sensie to my już w piwnicy jesteśmy, ale co to jest za pomieszczenie? Jakiś składzik chyba. Zmysłów żadnych nie mamy. Teraz wyjść nie mogę. Jest to naprawdę ślepy. Tutaj mamy coś do przepchnięcia. No tak, do odblokowania naprawdę. Wiedziałem, że tutaj mamy przejście. Ja myślałem, że możemy się tutaj, wiecie, po nakucaku, rachuciachu. No jednak nie. I co my tutaj dalej mamy? Maskę jakąś. Victor. He had cut only a few strokes when he saw the red cap shining through. He cut a little more and the girl jumped out and cried. Oh, I was so frightened. It was so dark inside. Mommy, why did the wolf have to die? Nie wiem, jaki to ma kontekst. Mamy strzałkę na prawo, a jelonek brał bieg w lewo. Nie wiem, ja bym poszedł na lewo.
What's wrong with his leg? Chcę się kierować za tym jelonkiem, bo on wydaje się być nie są pod powiecią. Co jest z tym naszym ekranem, no? Małe dziwadło, ale bym ci gnoje wywalił. Chyba musimy do góry iść. Wydaje się być to rozwiązaniem jakimś, chociaż... No tak, mam jakieś mieszkania. Nic. Też nic. Też nic. To jest chyba historia naszego dzieciństwa. Nie, nie jest. A to wydaje się być naprawdę dość legitne. Tutaj nic, też nic, ale tu coś jest. Obiad gotowy, czyli my mamy na imię Wiktor. Czerwone drzwi, albo nie no, na jelonek. To była chyba śmierć Amira Nowaka. Tak mi się wydaje, bo podobne, nawet miejsce było podobne. No i ciągle mamy czerwony. A, teraz nie mamy wyjścia, dobra. Wbijamy. Obiad gotowy. Chyba na już psycha siadła. A drzwi otwarte. Na tym nam głównie zależy. Lecimy dalej. Ciągle ten jelonek, ale nie wiem, czy to ma wpływ na to, jakie drzwi wybieramy. Chyba no nie, no bo ten jelonek jest podpowiedzią. Dziwnie wyglądający kibel, wolę tam nie wchodzić. Jest znowu drzwi, albo no jelonek, no oczywiście. Wiesz, jelonek to jest must have chyba. No przejść, no nie przejdziemy. To musimy iść do sklepu tatuaży. Do zostać do salonu? No, wiesz, on był na dole, tak mi się wydaje, no kurde. Teraz zabiliśmy tą Helenę Nowak. Czyli Amir, Helena. I co to jeszcze musimy... Kogo jeszcze musimy zabić? Tego nie jestem pewien. Ale trochę kurde, no dziwne. Teraz nie mamy drogi powrotnej. No to już jest już takie no nie straszne. Ale gnoju, chodź tu, walimy się na łeb. Aha, czyli my ich atakujemy? Co jest? Za pierwszym razem mnie zaskoczył, ale teraz w takim... Ech, było, w sumie. Aha, czyli teraz przeszliśmy przez to i mamy drzwi. No to jelonku, prowadź nas dalej do kolejnej ofiary. Kolejne wspomnienia z dzieciństwa, chciałem powiedzieć. Kibal, no, nie wygląda zachęcająco, ale my możemy chyba na prawo. Byłem już tutaj przecież. I to chyba na... Co jest? To jest chyba po... Dom tego Wiktora? Przecież nie wiem, no. Próbuję jakoś sobie to połączyć, jeden do drugiego, ale na razie trudno mi jest w ogóle pozbierać myśli, jak teraz jak sobie biegam. No nie wiem, może coś wykminimy. W ogóle my jesteśmy zajebiście wysocy chyba jesteśmy. Nie no, jesteśmy tutaj naszym bohaterem, to kurde, nie wiem. Kolejne ciało. Krwawy księżyc chyba, albo jakaś inna planeta. Nie no, raczej księżyc, bo to jest chyba taki bardziej realny motyw. Pewnie, że nie przejdziemy. Dobra, na szczęście mamy kolejne przejście. Jest tak na prawo. Szafa może? No nie. Tutaj? Tak. Great idea, Dad.
did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am here. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him! It's grotesque! It's disgusting! This freak of nature is not my son! Victor, please. Your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. Czy już wiemy, że ojciec Wiktora nas, w zasadzie Wiktora, no nie chciał? To jest w sumie logiczne. I co się stanie, jak pójdziemy tam do... No i teraz jesteśmy niby Wiktorem, a tak naprawdę jesteśmy naszym bohaterem, w zasadzie w jego ciele. Czyli Wiktor się chyba pasjonował wilkołakami albo czymś, teraz mamy chyba jakieś przedstawienie. No raczej tak, są zaraz po scenie. A no pusto niestety. Chyba już obsrali zbroję, jak nas zobaczyli. A... co jest? No powiem, że ciekawie to wszystko wygląda, ale... jaki to ma, nie wiem, wpływ? Sens na naszego bohatera? W sumie wierzę, że odkrywamy teraz naszą przeszłość, w zasadzie przeszłość Wiktora, jego psychikę i w ogóle. A czy coś nam to, kurde, no zmienia? No nie. Chyba jakiś egzorcysta będzie wołany do Wiktorka, tak mi się wydaje. Ja już przekonamy się zaraz, no bo kurde, no. Przecież to są jakieś implanty, a nie jakieś pytanie chyba. W ogóle ciekawe mi, co to są za, co to jest za dzielnica w tym mieście. No kurde, no. Ciekawie może wygląda. Czemu my tacy zajebiście duży jeste, dusi? Olbrzymi jesteśmy. Nie wiem. Chyba duży jest, duży jesteś, no w końcu to są okna, my dostajemy do nich. We're past the first phase of treatment, and it looks promising. Your body is responding well to the genetic material. Thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased with the results. Kurde, ten scenariusz, a jaki scenariusz? Ta grafika, nie wiem jakby to opisać, ten krajobraz przypomina mi jakąś grę. A nie mam kurde pojęcia jaką, no. Ten jelonek i taki ładna polana. This procedure can practically nullify the symptoms. I'm not going to lie. The treatment is invasive, but it is by far the best option. Oh, thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Did you hear that, Dan? It should have been you. Nie wiem, o co chodzi. Kompletnie nie mam pojęcia. Mamy wyjść czy nie? Kurde, no raczej no tak, no przecież przez te skoki nie pójdziemy. Wiem, że to już jest jakaś postać, ale na szczęście nie. Jest na świecie światło w lesie, nie jest chyba czymś często spotykanym. Ale no dobra, lecimy dalej. No wiedziałem, że to są tutaj jakieś postacie. A na akurat straszny nie jest sam. Mamy trzepak, gdzie widać, że już Polska.
Wiesz, też w Rosji chyba mają i dość popularne są trzepaki. Mamy salon tatuażu. Super! To właśnie chciałem. No spoko. Coraz bardziej odkrywamy jego historię, ale... Wiesz, jak jesteś, gdzie jest naszym głównym bohaterem? Jak teraz wchodzimy w ich karty pamięci, wspomnienia, sny? Nie no, wspomnienia bardziej. Ciebie kierunek, prawo czy lewo? Nie no, no prawo. Mam jakieś bloki kolejne. Dużo kubów na śmieci. No nie, ty gnoju, no. Raczej lewo. Biegłem. Super, udało się. Czyli tak. Co się okazało, nie bez przyczyny było tak zajebiście dużo tych kubów na śmieci. Trzeba było właśnie się za nimi kryć. Jak widać, dało radę na szczęście. To nie było aż tak trudne, ten chłop net straszny nie jest. Zmutowana świnia. Nie, że na pewno. Co to jest? Dobra, na szczęście nic się nie stało. Chyba. Mamy jedonka! Co? Droga ta naokoło. To ja lubię. Zamknięte. Te otwarte. I mamy sklep. Aha. Co nam to dało? No, nie wiem. Czyli zamknięte. Co jest? A, bo to jest lustro. Możemy przejść dołem. Ała! Jak chłop wali. Dobra, teraz mu. A już widzę, byliśmy tutaj. Gołąbki. Teraz musimy chyba. A to jest jakieś dziwne miejsce, bo jest dużo roślinności. A przecież tak ostatnio nie było, jak tutaj byłem. I tu jesteśmy właśnie my. Aha, i ten, który w nas wbiegł i powiedział, że jestem tuż za tobą, to właśnie było nie nasze widmo, a w zasadzie tak jakby, wiecie, obraz z postury tego potwora, jak nas zobaczył. Teraz on nas zobaczył, postanowił w nas wbiec. On teraz sobie umrze i pewnie obudzimy się i będzie sygnał zażyj synchronizację, bo twój poziom stresu poważnie wzrósł. Szybko wracaj do żywych, Lazarski. Albo nie, co w sumie będzie. Ale dziwne, że nikt nas w ogóle nie szuka. Przecież my jesteśmy jakimś poważnym gliną. Jakimś KPD. No są trochę dziwne. Zabity Amir, zabita Helena. Ten gostek, którego imienia nie pamiętam. Jelonek.
Victor, is it? If I can find whatever hole you crawled out of, maybe I'll find some answers. Ciekawe mi, co się będzie działo, że nie będziemy brać tej synchronizacji. Czemu ciągle nas rozłącza w najlepszych momentach? Nie wiem. Ciała już chyba zbadać nie możemy. Chociaż nie wiem. Rany kłute jakieś mamy. Szarpane chyba. Ale tego nie możemy, no kurde, no czemu? Możemy, dobra. Oparzenia. Coś tutaj jeszcze jest? Chyba nie. To nie wiem, może tutaj? Też nie. Jaki cel misji? Powinien zbadać jego ciało w poszukiwaniu śladów. Przestać wywołać spięcie w generatorze. Muszę przywrócić zasilanie. A więcej tutaj do badania? No nie ma. Chyba. Jest? His claws match the cuts on the victims. This is definitely our man. No spoko, implanty załatwione. Tutaj jeszcze coś musi się chyba kryć. No nie wiem, czas na drugi tryb. Kurde, no oparzenia już są. Rana kuta jedna. On żyje jeszcze? Słyszałem bicie serca, ale nie wiem, czy to nasze. Czy tego gościa. Kurde, no dziwne, ale czemu nie możemy nic więcej zbadać tutaj? Kurde, no. Uznałem, że już chyba się nie opłaca badać tego ciała, bo więcej nic nie zrobimy. I mamy przejście na prawo. Wcześniej zauważyłem, więc możemy lecieć przed siebie. No tak, przed siebie. Jezu, jak to jest naprawdę tak zajebiście ciemno. Czy nie wiem, kto to w ogóle projektował, jest aż za ciemno. Rozumiem, żeby było ciemno w horrorach, ale żeby aż tak, że nic kompletnie nie widzę. A chyba przygięcie lekkie. Ale czekajcie, jestem teraz na tym samym... Co jest? Wydawało mi się, że to obszedłem. Kurde, no dziwne. Czyli pięknie... Co jest? Teraz tak. Czemu my nigdzie indziej nie możemy pójść? Przejść, nie wiem, wyjść stąd? Nie, no możemy. O, dało radę. Otwieramy. Więc tak, rury. I dwa wyjścia chyba, ale wolę chyba przed siebie iść. No tak, beczka. A przecież czegoś takiego durnego nie weźmiemy. No byłoby git, jakby mógł przywrócić zasilanie. Jeszcze głębiej musimy schodzić. I dał radę wyjść gdzieś. Ale gdzie? Nie wiem gdzie. Idziemy przed siebie. Wstajemy wylane w to. Gdzie jesteśmy? Co mamy zrobić? Ważne, że musimy namierzyć jakiś generator chyba. Never that simple. Power level 0. Offline. No to musi być aktywowane, chciałem powiedzieć. Drzwi kolejne otwierane. Te już są zablokowane. Jakiś zawór albo coś. Aha. Dobra.
Tyk. Jeszcze ten. Dobra. I co? Power level dalej 0, ale już mamy 3 podpięte. O nie. Co ma? Może nie mam tutaj coś kliknąć jeszcze? Aha. Naprawdę, bezpiecznik musimy znaleźć. Jakbym był bezpiecznikiem, miałbym być zapasowy. No właśnie, tak. Jest bezpiecznik. Bezpiecznik ID? ID? Nie wiem. Ale dobra. Co? Naprawdę był niedziałający, czy o co chodzi, bo nie wiem. Nie no, ten jest git chyba. Jakbym był bezpiecznikiem. Ha, bo różne nazwy są tych bezpieczników, dobra. Nie no, ten będzie git. Super. Dobra. Czy musimy to według czasu zrobić, dobra. Czyli odpalamy najpierw to. Teraz bierzemy to na bardzo niski poziom. Dało. Teraz ten, ale nie za wcześnie, nie za późno. Pięknie. I chyba powinniśmy zaktualizować dziennik, zaraz zobaczę o co chodzi. No i zaplątałem się. Super. Jak my tutaj wyszliśmy? No nie wiem. Ale czekajcie. Zobaczymy jeszcze raz dziennik, o co tutaj może chodzić. Krówka mordercy, muszę ją znaleźć, może tam się dowiemy co się stało z Adamem. Czyli kryjówka mordercy teraz jeszcze. Gdybym był mordercą, no to może tutaj. Zamknięte. Dlaczego mógłbym się kurczy innego spodziewać po przejściu? Tutaj zablokowano oczywiście. Ale możemy iść chyba tędy i na dół właśnie. Chciałem, żebyśmy mieli jakąś kastenkę, było tak zajebiście ciemno. Ale to tak zajebiście ciemno. Ale tak, wstajemy. Przejście odblokowane chyba, klikamy, jest. No i super, to mnie cieszy. Coraz więcej rzeczy tutaj mam odblokowanych. Kryjówka mordercy. Nie wiem, czy coś takiego mieliśmy zrobić, jeżeli nie, no to jestem w czarnej dupie, ale raczej tak. Mam jakieś chore symbole. I co? I kanały dalej. To są takie typowe kanały, jak są w amerykańskich filmach różnych, a w zasadzie w Wojowniczych Żółwiach Ninja. Takie kanały były. W sensie to nie wiem, jak w ogóle wyglądają kanały, ale no. Ciekawie. Czy muszę się wrócić? Chyba tam na prawo odbić, albo no raczej tak. Do innego przejścia tutaj kurde Bela, no nie widzę. Ale zawsze warto przejść na drugie przejście, żeby móc wrócić się do pierwszego, bo albo stać moglibyśmy pominąć, albo zdobyć przejście łatwiej. Ale tak. Dalej, chyba to nie jest ta droga, którą miałbym dojść naokoło. Ale no zobaczymy. Na razie w tym tunelu chyba nic nie mamy. Teraz nawet światła nie mamy, ale chyba udało nam się przejść. Chyba tak. Zaktualizowano dziennik. Czerwone światło. I co my teraz tutaj mamy? Znaleziono kryjówkę Wiktora, zapewne tutaj przywiózł wszystkie łupy z miejsc zbrodni. No nie wiem, zobaczymy. A w zasadzie się przekonamy w następnym odcinku. Mam nadzieję, wam się podobał. Następnego odcinka. Siemka.